Dobra, wysiadłam z tu, gdzie jest serwis w Długołęce, bo akurat tam jechali ci ludzie. No i tu jest ten paskudny McDonald's w Długołęce, gdzie tutaj pracował w czerwcu ten Łukasz L, co on miał ten atak padaczki w pociągu i co ja go nie lubię i w ogóle, dobra. Teraz idziemy właśnie do fajnego billboardu, zrobimy reklamę jako proces komunikacji. Oj, ten filmik dedykuję każdemu, kto mnie zna i mnie nie zna, kto się mnie boi, się mnie nie boi, w ogóle wie, no, na jednej mafii ten filmik dedykuję, proszę bardzo. Zgładzimy wczoraj, jak sobie jechałam ten, z Cewibusem dużym, ale nie lubię Cewibusu, to ten, jechałam sobie i widziałam ten billboard właśnie, bo tamten jechał do Domaszczyna, Cewibus, tak. Tak się zgładzimy całe miasto, fajne to, Boże, to powinni być moi koledzy, a coś, bo ja lubię takich. Najlepsza gładź gotowa, najlepsza gotowa gładź szpachlowa. Fajnie, się nawet rymuje. I tu macie tą gładź, śmig A2. Fajne to jest normalnie. No zgładzimy całe miasto. No dobra, teraz Florianna chce zgładzić całe miasto. Zgładzimy całe miasto. To się ujęło jakoś. Fajnie, lubię ten billboard normalnie. Podoba mi się to i w ogóle. Zgładzimy całe miasto. Teraz będę próbowała jakoś stopa dalej złapać. Coś w stronę Wrocławia, bo jeszcze mam godzinę czasu. Zobaczymy, zrobię teraz pauzę. Ja sobie tego pieska podfilmuję. Jak on ma na imię? Chica. Chica, tak? Tak, popatrz. Jaka fajna. To jest jaka rasa? Shih Tzu. Aha, Shih Tzu. Pogłaskał ją. Ona sobie się bawiła, świąta jest. Mhm, świąta. Ona nie gryzie, nie, ona się tylko bawić każdym. Ile ma lat? Ile dwa ma, w niedawno skończyła w sierpniu. Fajnie, ale ona ładna. No widzisz, jesteś na kamerze, Chica. No, uff, lepiej zębów krzywy nie pokażę. Ojej, moje serce kochane. No. To ją pofilmuję na pamiątkę. No, to jest nie jedna osoba filmowała. Nie jedna osoba ją filmowała? Nie. Że ja ją doklejam do takiego filmiku o dziwnym tytule. Zgładzimy całe miasto. Tak? Sami? Nie z sami, ale mówię. To będzie taki filmik, no, mieszany. Tak, i taka ładna cicunia będzie, tak? A się obliżuje, zęby pokazuje. No te krzywe takie, bo jak byłam mała, ja pierwszy raz miałam takiego psa, to wyciągałam jej na siłę z tego i ona ma takie krzywe te ząbki. Mm-hmm. Oj. Na drugi rok to może dopuścimy, jak się da, bo się przyboli czego. Nie przyzwyczaiła nas, zaraz mi chowana i... Ty się mogę przyzwyczaić. Koty lubi, kury, owieczki. Mm-hmm. Mam taką owieczkę, taką z baranka i to ją gwałci. O. Gwałci? Tak, i pani co, ja ją skuwam, bo to jest jakieś choroby z płci. Boże, to zawsze popędy. Właśnie w filozofii jest takie coś, że jest takie coś jak kino. Jakiś tam filozof zakładał, już nie pamiętam który, że pies ma te swoje popędy i robi wszystko, że sikę chce. A nie. Ona co pół dnia może, to muszę się nie zesika. No, pies trzyma do pewnej, jak może, nie? Tak. Mój brat był przez 17 lat swojego życia związany z psem i jakieś auto mu potrąciło tego psa i potem on wyzywał tego kierowcę, a ja mówię do brata, że jakim cudem on będzie wyzywał tego kierowcę jakiegoś psa, że ja go nie rozumiem przecież, a brat powiedział, pytał się mnie, brat pytał się mnie, czy ja nigdy nie miałam zwierzęcia, czy ja nigdy nie miałam psa i tak dalej i on mi powiedział, że to nie jest takie, że to lata koło nogi tylko i szczeka i to się łosi, że on jest związany z tym i w ogóle to właśnie będzie... Jak rodzina, no. Tak. To jest właśnie filmik dla mojego brata. Mój brat ma na imię Antoni. Siadę, tylko skręcę tam. Lewo. Na przym polu mieszkam. Na przym polu pani mieszka? Tak.
który rejon, bo ja bardzo kocham Kiełczów i chciałabym sobie zamieszkać na osiedlu Kiełczów. Tak, ale ja z drugiej strony tutaj jak basen jest, pani, jak takie basen jest, to takie brudko pole. No tak, Krzysztof chyba. Nie. Tutaj jak ta trasa na Ponurego. Wiem, piwnika Ponurego, tak. Tam są takie domy, nie bloki, coś takiego. Tak, jeszcze w czasie wojny budowane przecież. Tak. To chyba dla tych, co z hudowni pracowali się jakoś tak? Nie, co pracowali, no, Błaszka, tak. Błaszka pracowali. Tak. Bo robili amunicję właśnie. Mój Boże. Tak. I tam ta ulica się nazywa Lotnicza. I później powstały zakłady lotnicze. Tak, ale Lotnicza to jest tam, gdzie bulwar Ikara Paskudny. No tak, ale była kiedyś tam. Ulica Marklewskiego była, a teraz Ponurego. O mój Boże, bo Lotnicza to tylko w tym mieście, bo ja chyba jestem 74 rocznik, tak rzeczy nie mogę pamiętać. A w ogóle teraz wiecie, pole są rozwalone, dlatego że tam budują. Tak, budują. Bo tramwaj tam chodzi, przedłużenie Stromera. Widzisz, już 2 lata to trwa. A co teraz, a tramwaj tam będzie chodził? No tak, pomysł ma być, jak to kiedyś było. Przed wojną. Przed wojną, ile się działo. A czasu wojny pani pamięta? O nie, ja się urodziłem w 48. W 48, bo... Po wojnie, to ja przeczytałam protokoły dla ubeków. Tak? No to spać, że pan już chce spać. No. Nie wyspała się. Najpierw sobie miała, a później się tak wszędzą mi zimno i zjęłam ją. I teraz już na smyczkę, bo... Aha, ogruszki tutaj są. To są ogruszki. No, bo to przez Wojska jest. No tutaj dopiero w lewo szynci, mówi pani. Wojska to już nieczynne, ona chyba tam już nic nie ma. Taka grupka ludzi była, ale już chyba wszyscy na mecz zeszli albo pozwalniali. A co nie ma pani coś o się o tej jest dużo? Bo jak no ja tam o się to się wyskują, nie fajnie. Nic tam nie. Pola, nie jest daleko. No jest pola. Ale tam to bym się nigdy nie chciała znaleźć. Widzicie, to KRD, tak. Nigdy bym tam się nie chciała znaleźć, dlatego płacę na bieżąco. Cokolwiek, kary grzyzny i nie kary grzyzny, a tam co to jest? Gdzie? KLD, Krajowa Rejestru. Ja kiedyś należałam do Czarnej, tego, a czy jeździłam, wie pani, płacać dług, wie pani, jak daleko, w drugi koniec wracała jak Grabiszyńska. Grabiszyńska? Tak, no. Ile ja pieniędzy wydałam. A jak miałam pieniędzy do bankomatu, to musiałam 6 zł zapłacić. A za co pani miała ten dług? Pani, to ja miałam za płacenie mieszkania. Aha, za płacenie mieszkania. Bo tam jest te komunalne mieszkania chyba, ta gmina to przejęła. Tak. Gdzie biedy paskudne. Do widzenia, jeszcze się kiedyś zobaczymy. Przed wyjazdem znaczmy bardzo. Wejdziemy czegoś parę drogów, a na drzwiach wybieźmy. Potem przeruszyliśmy z samochodem, bo wsiedliśmy o ochotę lać. Ona by już sprzedała. Pani z którego rejonu wypada? Tych bloków tutaj? Tak, to są te właśnie piwnika Ponurego. Tak, piwnika. W czasie wojny budowane. W czasie wojny budowane, tak. Ja tu roznosiłam ulotki dla telewizji, takie ulotki. Nieźle te telewizji, te ulotki. Tak, to ja roznosiłam. Janusz mnie tu woził i wysadzał mój kolega Janusz wysadzał.
a na nabocze to się potem proszę. Tak? Mają tam jakieś stopy? No. Nie wiem. Zobaczymy. To tylko 128 chyba. 128 to chyba tak nie jest. Nie, potem on skręca chyba tam na tych 80-80 stopni na ten nabocze. Lat wewnątrz. Jeżdżą. Siódemka, tak. Siódemka ósemka nie jest. Tak, tak. Dobra. Bo to wszystko na placu Sańcu Wielkopolskim. Tak, placu Sańcu Wielkopolskim. Tu też pani wysiada? Tak. Coś tam jest. 128. Dobra, pauza. Dobra, jestem już na paskudnym nadodrzu, wstrętnodrzu i nie mam czasu na filmowanie. Muszę lecieć na paskudny nadodrzu. O, to mi pomoże. Fajna nazwa, Janome. Ja? Czyli taki ja sobie, a Nome to jest imię. Nome to jest imię. Kupra, to teraz godzina. Tam dalej jest port, muszę lecieć do portu. Pomoc. Będę na pomocy. No jest ta godzina. Ryka broda tego. I siódmy magazyn. Godzina 20 po 8. Dzięki.